Dlaczego perfekcjonizm nas ogranicza? No, dlatego, że chcemy czasami coś zrobić tak perfekcyjnie, że nie robimy tego w ogóle. I to jest pierwszy z takich czynników, który powoduje, że powinniśmy chwilę się zastanowić nad naszym perfekcjonizmem. Większość ludzi twierdzi, że to jest coś dobrego, coś, do czego powinno się dążyć. Osobiście uważam, że to jest nieprawda, że jest to powiązane z brakiem wiary we własne możliwości i tego, że w dzieciństwie często byliśmy krytykowani. Znaczy myślę, że to tak jak poczucie niskiej wartości, ono się bierze w dzieciństwie i chcemy coś zrobić w sposób perfekcyjny, bo wtedy nam się wydaje, że będziemy mieli uznanie najbliższych, mamy, taty, grupy rówieśniczej, no czy jak już potem jesteśmy dorośli, żeby nas szef pochwalił. A to się może okazać, że nie zawsze tak jest, bo szef uważa, że i tak to, co nam się wydawało, że zrobiliśmy perfekcyjnie, dla niego było to tylko tak sobie. Dla mnie perfekcjonizm i to, że chciałam coś wykonać idealnie, odsuwał pewne rzeczy w czasie. To znaczy, ja odsuwałam pewne rzeczy w czasie. No tak, no bo jeżeli... Nie wykonując ich wcale. No bo jak się bałaś, że nie uda ci się osiągnąć wymaganego perfekcjonizmu, takiego poziomu idealnego, no to to powodowało, że cały czas jakiś lęk ci towarzyszył, co to będzie, jak się nie uda. Tak, i to było związane z ciągłym napięciem, z tym, że ktoś mnie skrytykuje, że nie zrobię czegoś doskonale. A przecież każdy z nas ma prawo do błędów. Ja nie mówię, żeby błędy powtarzać cały czas, ale jeżeli coś robimy po raz pierwszy, coś, gdzie nie mamy doświadczenia, no to trzeba się liczyć z pewnym prawdopodobieństwem błędu, dlatego że brakuje nam danych i coś może pójść nie tak. Dlatego nie bądź najlepszy na świecie, tylko rób swoje na miarę swoich możliwości. I wtedy zdecydowanie będzie ci lepiej funkcjonować, bo zrobisz może coś nieperfekcyjnie, ale zrobisz to w taki sposób, że będzie większość ludzi zadowolona i to ci pozwoli czuć, że kolejny cel został osiągnięty. A każde osiągnięcie celu wyzwala w nas pewien poziom satysfakcji.